Dzień dobry. Jestem Andrzej Grob. Kiedy się urodziłem, to wszyscy mówili na mnie Asia. Joanna. Asia. Bo miałem 4 latka, pamiętam, jak tu stoję dzisiaj. Jestem dużym facetem i mam Jezusa. I ogólnie go kocham. Ja cię kręcę. Stresuję się. Jak byłem mały, to moja mama była alkoholiczką. Piła dużo alkoholu. Przy tym nie czułem się kochany. Przez to zaniedbywała mnie. Moją miłość do niej. Dlatego nie okazywałem jej w pełni tej miłości dla niej, nie? No i po prostu kocham ją bardzo i chcę, żeby przestała pić. Wiem, że Jezus jej pomoże, ale ona nie chce tego po prostu... Ona nie chce tego przyjąć, bo ona nie wierzy. Ona wierzy w co innego. W Marię wierzy. Ale ja nie uznaję i nie lubię, bo mam tylko Jezusa w swojej głowie. I po prostu zostałem wychowany przez podwórko, od małego, bo moja mama piła i po chodnikach normalnie się zataczała. Mnie podwórko wychowało. I po prostu wozili mnie w wózku, tak? Ludzie z podwórka, mój brat miał bardzo dużo znajomych i ma do tej pory i po prostu oni wozili mnie w wózku. Wozili mnie w wózku. Mój tata pracował i po prostu to było tak, że później poznałem kolegów, z którymi się przywiązałem i oni mnie dojeżdżali mnie psychicznie, nie? Wywierali na mnie presję, gwałcili mnie nawet, związali. Ja ich naprawdę kochałem z całego serca i kocham nadal bardzo. I pozdrawiam wszystkich. I zapraszam was do Jezusa. Bo naprawdę wam Jezusa jest potrzeba. I po prostu to się odbiło w tym wszystkim, że musiałem... brałem narkotyki, tak? Różne. Przeróżne. Nawet gaz ćpałem. Do zapalniczek. Jak nie miałem pieniędzy, to brałem butlę takiego Ronsona, sobie kupywałem i na 3 razy go sobie wciągałem, nie? Bo nie miałem pieniędzy, a byłem strasznie uzależniony od marihuany, od amfetaminy, od kokainy. Nie byłem, ale tylko raz brałem w życiu. Kraka nigdy nie paliłem, bo nie chciałem tego robić. I na przykład jak nie miałem pieniędzy na gaz, no to brałem na przykład, mamy dezodoranty, to je brałem i tak przez ręcznik, nie? Bo byłem tego nauczony i mnie nauczyli koledzy tam tacy z ulicy i z nimi właśnie byłem strasznie zżyty. Byłem z nimi strasznie zżyty i ja miałem gdzie iść, ale nie chciałem ich zostawić. Oni byli poszukiwani. Oni byli poszukiwani i nawet z nimi nad Wisłą tutaj w Warszawie spałem podczas zimy. I do nas przyszedł dzik, nie? Maciora znaczy, mały. No i spaliśmy normalnie nad Wisłą podczas zimy. We trójkę tam rzeczami się przykryliśmy. I po prostu przespaliśmy, tak? Co tu jeszcze? Też chciałem, jak byłem młody, to muszę powiedzieć. Też chciałem, jak byłem młody, to chciałem moją mamę. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, ale tego się ładnie nie da powiedzieć, bo... No chciałem swoją mamę normalnie...
tak? Wiecie, o co chodzi, nie? Chciałem ją... Nie, nie, nie. Coś gorszego. Tak, stosunek, tak, o to chodzi. No i tak to wyglądało. No i też miałem taką sytuację jeszcze, że byłem w Halinowie u Marka Grabowskiego. Pracowałem. No i tam w piekarni, tak? I u cioci mieszkałem. U cioci Grażyny. Mieszkałem i po prostu tam się zakochałem. Dziewczynę znam ją od takiego małolata, tak? Ona tutaj przyjeżdża do mnie, to jest moja ciocia taka. Ja tam pojechałem do Halinowa i po prostu zakochałem się już od pewnego czasu w tej dziewczynie. I ona mi powiedziała, że... Znaczy, ja się oświadczyłem przy całej rodzinie. Już dostałem pierścionek od cioci, a rodzina powiedziała, że to jest pierścionek, którego ukradłem gdzieś tam w Warszawie i po prostu wszyscy mnie wyśmiali, całe 8 osób mnie wyśmiało i ja się poczułem się bardzo źle. Potem się napaliłem, naćpałem się narkotykami. I tam gdzieś w pokoju miałem swój pokój, zamknąłem się w pokoju, wszyscy poszli spać, powiesiłem sobie linę i chciałem się powiesić. No i już powieszona była lina, wszystko, lina była powieszona. Ja tak stanąłem na krześle, stałem taki, bo tak, normalnie. Byłem strasznie zawiedzony byłem, tak? I po prostu chciałem to zrobić, ale usłyszałem dwa głosy. Usłyszałem, zrób to. Wiem teraz, że to szatan był, tak? Ale drugi głos był taki spokojny, na luzie i fajny. No to wiem, że to Bóg był. I nagle mnie tak wyprostowało na tym krześle i poczułem, wyprostował mnie na tym krześle i po prostu powiedział mi Bóg, nie rób nic takiego. Ja zerwałem tą linę, pamiętam, zerwałem tą linę aż okablowanie, tak? Aż okablowanie się te. Zeszłem, nabiłem marihuanę nabiłem, tuba za tubą szła. I nawet nie pamiętam, kiedy usnąłem. Jak wstałem rano, to zupełnie było wszystko inne. Wszystko było inaczej, tak? Wszystko było inaczej. I po prostu później z tym Markiem z pracy, tam Iwan i Delfin pracuje, których pozdrawiam oczywiście. Bardzo mi się dobrze z nimi pracowało. No i po prostu tam pracowałem. No i się pokłóciłem z szefem, powiedziałem, że jest burem, że no po prostu mówię prawdę, że jest burem i nic sobą nie reprezentuje, że ludziom nie płaci i w ogóle się pokłóciłem z nim i całemu miasteczku tam przez cały Halinów krzyczałem, że szef nie płaci pieniędzy, że jest oszust i w ogóle, nie? No i po prostu jadąc do Warszawy, wracając, spakowałem wszystkie tam u cioci te rzeczy. No i po prostu Bóg mnie tak poprowadził do tych ludzi. Tutaj wychodząc na Emilii Plater, usłyszałem, jak spod ziemi wychodząc na Emilii Plater, usłyszałem ewangelizację. Poczułem coś w sercu po prostu i musiałem tam podejść. I podszedłem, zapoznałem Damiana. Damiana zapoznałem, no i on mi powiedział tam swoje świadectwo. Ja powiedziałem, że muszę to przemyśleć. Ja to przemyślałem i po prostu w najbliższą niedzielę tutaj przyszłem i bardzo się cieszę, że Jezus mi dał taką drogę. Bardzo się cieszę, że mogłem was wszystkich poznać i bardzo was kocham i dziękuję ślicznie.